Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Nie jestem. Pan Radowic. A to jest kolejny odcinek symulatora Derailowanii. Tak, drodzy Państwo. Dzisiaj kontynuujemy naszą jazdę. Teraz sobie wybierzemy lecenie. Ale aktualnie myślałem, że robi się noc. Z tym co widzę tutaj, to się robi dzień. Coś tu mamy ciekawego na górze? Z ciekawości. Możemy sobie wziąć butelkę z mleka, z którą i tak nic nie zrobi. Możemy sobie wziąć butlę, z którą też nic nie zrobimy. Możemy wziąć kuchenkę, jakoś założyć na tą butlę. I tak nic z tym nie zrobimy. No cóż. O, fajne. No dobrze. No, jest biało. No nie, w sumie dobra godzina. Nie ma co spać. No dobrze. Więc tak. Posegregujmy sobie to, jak zwykle. Jest to, to jest to. Jest to. To są manewry. Jednak my odblokowaliśmy sobie tą licencję na te przewozy logistyczne, czy nie? Mamy. To fajnie. Mamy do tartaku. Przewóz i do miasta południowo-zachodnie. Fabryka żywności i miasta. Bo znowuż tam na górę? Nie, to mi się... Znowuż tego samego jechać. Mamy tylko 4 wagony. Fabryki towarów i miasto. Czyli na GF, czyli tu. No to już coś ciekawszego, ale dalej jedziemy przez SM. No dobrze, i wtedy mamy jeszcze jedno, tak? Do fabryki towarów i miasta. No patrzcie, nawet mamy więcej tych zleceń. Jest na fabrykę maszyn i miasto. Jest fabryka maszyn i miasto MF. No nie, to tam jest daleko, to nie. No to ja bym pojechał w sumie na GF. Na GF. Tylko... Teraz jest małe jedno pytanie. W sumie, na fabrykę maszyn miasta. Też mamy 2 zlecenia i to jeszcze dobrze płatne. To MF. W sumie tylko tu się wytarabanić i to już potem jest w miarę z górki. Dobra, idziemy na fabrykę maszyn i miasto w takim wypadku. Będzie cięższy skład.
ale mamy lepsze lokomotywy, nie? Dobra, to jest D6, o! To jest E1, o! Czyli D i E, czyli najpierw może na D byśmy pojechali. A gdzie my zostawiliśmy nasze lokomotywy? Jak się nie mylę, to się nimi nie ruszaliśmy. Czy można było kupić te licencje, nie? I nie płacić tyle tego podatku. Czy jak sobie tu pójdziemy, powinniśmy do nich dojść. Jest C. Nie to chciałem. Dobra. Stoj. Ładnie. Dobra. Sprawdźmy sobie tylko, aby na pewno, czy są dobrze połączone. Tutaj sobie w międzyczasie spuścimy. To jest wszystko w porządku. Kraniki są ustawione na przepływ. Okej. A tym to co robimy? Ubijamy kotlety? Bo ja nie wiem. Nawet szczerze? Chyba, że mamy zaciągnięty hamulec ręczny. A tym jakoś możemy go zluzować? Nie. Czyli po prostu tu był wyluzowany. No dobra. Niech i tak wam będzie. Najpierw jedziemy na D. Potem pojedziemy na E. Może sobie zobaczymy. MFC3I. MFC. Bo w sumie możemy zostawić na C i gdzieś potem pojechać. Dobra. To pierwsze jest D, nie? Nie, to jest E. My chcieliśmy z D zobaczyć. Z D jedzie na C4i. W sumie to jest na C i to jest na C, nie? No właśnie. No dobra. No to na D6, o, trzeba jeść. A, tu powłączane było wszystko. No. Nic, palimy lokomotywę. Wyświetlenie kabiny na razie całkowite. Światła z tyłu białe. Niech do przodu. Jazda. Wody to my akurat w tym nie musimy uzupełniać, nie, nie, tylko paliwo, olej. No dobrze. Ksienia zbiorniku głównym, jakie wysokie. Na czerwoną linię wchodzi. No dobrze, robi się dzień.
ładnie i przyjemnie. Lokomotywa, chociaż ta nie kowci, nie? Trochę kowci. To można jej wybaczyć. Dobra, hamujemy, to jest zespolony, tak. Dobra. No i nawet będziemy dobrze odwróceni. Dobra, to pan urucham. Tutaj na razie też oświetlenie. Tak, panie, no tak. Zająłem się nie tym, co miałem. Oczywiście. Czyli my mamy jechać na D6 i... Czyli na dół, na D. Co? D6, o, przepraszam. Czyli na prawo. Okej. Nie no, kopci dalej. Dalej kopci, więc jest w porządku. Ona chyba ma lepszy rozruch, ale już potem tak gorzej się rozpędza do tych normalnych prędkości. Mi się coś wydaje. Dobra, to na prawo jest na C. Jedziemy. Ładna, ładna lokomotywa, naprawdę podoba mi się. A hamulec ma elektro, to znaczy dynamiczny, nie elektrodynamiczny, nie? To nie ma elektro, jest sam dynamiczny. To nie na lewo, tylko panie na prawo. Zwróć. To też na prawo. No tu byśmy na G wjechali. Czy fajnie jakby dodali jakieś przewozy pasażerskie w tej grze? By było ciekawe. Niby jakieś chyba perony są. Nie, tu nie ma akurat. Trzeba było jechać, idzie teraz. Tutaj dalej nie pamiętam. O, na lewo. O. Dobra, i te wagony będą dla nas. Czemu ty tak jakby hamujesz? Na razie chyba jeszcze tej drugiej lokomotywy nie będziemy uruchamiać. Tak mi się bynajmniej wydaje. Aha, mój pan. Pięknie.
No idźmy. Odepnijmy. Spójrzmy tam, zaraz światła sobie wyłączymy. Mamy cel 757. Tu. 757 i 736. Siedem, trzy, sześć, dogadaj. No to jedną grupę wagonów z tyłu mamy załatwioną. Zamknij drzwi. I za. Tu idziemy. Dobra. I do przodu i zobaczymy zaraz, jak to sobie radzi. Światła z tyłu można dać czerwone. Nawet jak tu siedzie, nie? Tak mi się bynajmniej wydaje. Ale mogę się z tym mylić. Nie, fajnie by było sobie tak jakoś stanąć i tylko by tym tak regulować. Już kamerę mieć sobie zablokowaną, nie? Dać coś takiego? Tylko sobie regulować wajchami. A jak chcemy się spojrzeć, to możemy, fajnie. Ja to jeszcze nie teraz. Na razie trzeba się skupić na rozjazdach, przyspieszmy jeszcze troszeczkę. No ale to niby chyba to jest lżejsza partia wagonów, nie? 356, no. I sobie nie za ładnie radzi, póki co. Dlatego, że jeszcze jest ta jedna lokomotywa, miejmy nadzieję. Fajnie by było uciągnąć te wszystkie wagony. Dobra, ja sobie wysiądę, jak pozwolicie. I wsiądę sobie na koniec składu. Tak, żeby było nam trochę łatwiej. O. Ej, panie, nie uciekaj. Trochę. I no, zatrzymajmy się, to ja nie powiedział. Bardzo dobre hamulce. Bardzo dobre. No i długo popełniasz ten zbiornik? Ale przy ruszaniu ma zryw. Teraz trzeba jej przyznać. Dobra. Jedź mi za tą zwrotnicę, nie? Teraz stój,
to sobie przestawię. I E1, o. Do tego E1, o jest, O2. Na lewo, na maczce, tak? Czyli tak. No dobrze. To jedziemy i cofamy. Trzeba bardziej uważać z tym roboczym hamowaniem. To muszę przyznać. Widzę, że im większa rozbieżność z obrotami kół, a obrotami silnika, tym szybciej podnosi się temperatura. To dobrze jest zwrócić uwagę. Z samego początku. Dobra. To schodzimy już tutaj. Co E1? No to są kontenery? No rzeczywiście. To najpierw wieziemy ładunki niebezpieczne, a potem kontenery. To były najwięcej płatne zlecenia. 45 tysięcy, a tu 70 tysięcy. No to za 150 tysięcy z tego powinniśmy mieć. A pamiętaj, że to jest dalej. Dojazdu niż FF. Chociaż w sumie nie powiedziałbym. No jesteśmy, uszkodziły się, nie, stówka. Tutaj też stówka, ładnie. A ci hamidła, trzeba było spinać od razu. Nie ładnie, nie ładnie, jak wy tak mogliście. Weź tu. Pięknie, ładnie. Spinamy. No. No co widać? No. Myślałem, że się nie zepnie tego. Się przestraszyłem. Siedem, trzy, sześć i 7, 2, 1 będzie na samym końcu. No to mamy bardzo długi skład teraz. Siedem, dwa, jeden, zgadza się. Bardzo, bardzo długi skład. Chciałbym zrobić zrzut ekranu na miniaturkę. Ciekawe, czy to się uda.
Dziś na dzień. A wy, drodzy Państwo, resztę zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.